Pragnę wszystkich kierowców zachęcić do udziału w akcji Jestem uprzejmym kierowcą. To wiele nie kosztuje, wystarczy trochę stresu i agresji zostawić poza samochodem, a na drogach zachowywać się kulturalnie, puszczać pieszych, jeździć na suwak. Droga to nie jest ring bokserski, tutaj naprawdę można być uprzejmym. Pozdrawiam, Wojtek Żaliński. Cześć, tu Wojtek Owczarek i Piotrek Sujka z zespołu IRA. Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu i pieszych o ostrożność na drodze. I kulturę przede wszystkim. I uprzejmość. Co będziemy mieli? Tego Volkswagena, no i tutaj przed nami. Chyba tego przed nami weźmiemy, bo mamy bliżej. Rzędu Wnukowski, a poproszę od pani dokumenty, prawo jazdy, dowód rejestracyjny, jeśli jest, i dowód osobisty też, jeśli jest. A powodem kontroli dzisiaj nie jest wykroczenie, a wręcz przeciwnie, prawidłowe zachowanie się na drodze. Na ulicy Zbrowskiego ustąpiła pani pierwszeństwa pieszemu, który zamierzał wejść na przejście dla pieszych. W związku z tym dzisiaj będzie nagroda, a nie kara. Czy często jest pani uprzejmym kierowcą na radomskich drogach? Codziennie staram się być zawsze uprzejmym kierowcą. W jakich sytuacjach tę uprzejmość, kulturę możemy okazać innym? No najczęściej przy przejściach dla pieszych, zatrzymując się i puszczając pieszych bądź inne samochody. Dla uprzejmych kierowców mamy gadżety od naszych partnerów akcji. To jest zestaw gadżetów, upominków od firmy Acja z Białegostoku. Tu są upominki od marki Seat Polska i radomskiego dealera marki Volkswagen Salon Muster. A tu jest zestaw upominków od radomoto.pl. Między innymi od zespołu szkół samochodowych zaproszenie na bezpłatne sprawdzenie auta. Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej do radomskiego pogotowia ratunkowego. Odblask. A i jeszcze jedna ważna rzecz, wydaje mi się fajna. Bilet do kina Helios na dowolnie wybrany film dla dwóch osób. Super, dziękuję bardzo. Życzymy kulturalnej i uprzejmej jazdy. Audi. Pani z Audi. Czy często się pani zdarza być uprzejmym kierowcą? Tak, zawsze przepuszczam pieszych na pasach. Przepuszczam też autobusy wyjeżdżające z Zatoczki, innych kierowców, którzy wyjeżdżają z podporządkowanych. Dla uprzejmych kierowców mamy gadżety od naszych partnerów akcji. To jest zestaw upominków gadżetów od firmy Acja z Białegostoku, od firmy Oksimo z Gdyni na kontrolę kierowców samochodowych. Cieszę się bardzo. Kupon na bezpłatne sprawdzenie auta do zespołu szkół samochodowych. Odblask przyda się pewnie po zmroku. Kupon na kurs pierwszej pomocy przedmedycznej organizowany z radomską pracą pogotowia ratunkowego. Teraz drobne upominki od radomoto.pl. Życzymy przyjemnej, kulturalnej jazdy. Dziękuję. Mamy. O, chyba będziemy mieli zaraz pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Dobra, słucham, numer rejestracyjny. Nagrali tak. Coś? O, chyba tutaj, tak, chyba ten Audi. Mhm. Czy często się panu zdarza, że okazuje panu uprzejmość na drodze, jest pan uprzejmym kierowcą? Bardzo często. Codziennie wyjeżdżając na drogę i wożąc dzieci na przykład do szkoły, dziecko do przedszkola, codziennie przepuszczamy i osoby na przejściu, osoby, które chcą wyłączyć się do ruchu z bocznych dróg lub autobusy. To jest podstawowa rzecz. Dla uprzejmych kulturalnych kierowców mamy gadżety od naszych partnerów akcji. To jest zestaw upominków od firmy AC z Białegostoku. Od firmy Oksimo z Gdyni kupon na zestaw wycieraczek do samochodu. Kupon na kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, bezpłatny kurs. Kupon na sprawdzenie bezpłatne samochodu do zespołu szkół samochodowych. Odblask myślę, że się przyda w porze nocnej zawsze. Naklejkę. Jestem uprzejmym kierowcą. Jeszcze drobne pomniki od radomoto.pl. Życzymy kulturalnej i uprzejmej jazdy, szerokości na drodze i bezpiecznych potrzeb. Dziękuję bardzo. Na pewno będę jeszcze bardziej uprzejmy. Drodzy kierowcy, nazywam się Anna Cieślak. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i apeluję do was. Bądźcie dla siebie dobrzy na drogach. Myślcie o innych. Nie bójcie się być uśmiechnięci, mili, czujni. Będzie nam łatwiej wszystkim. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. I zachęcam do tego, aby być kulturalnym na drodze,
uprzejmym, nie budzić agresji. Zacznijmy to od Radomia, żeby to rozeszło się na całą Polskę, żeby to radomskie było regionem kultury na drodze.